Dzień dobry. Witam serdecznie. Zaczniemy od wróżb. Od wróżb. Tak, Gazeta Wyborcza wróży sobie przyszłość na pierwszej stronie. Być może nie zdaje sobie tego sprawy, że sobie wróży przyszłość, ale zamieszczając zajawkę tekstu Orban miażdży opozycję. Miażdży dokładnie... to też takie słowo teraz no, na topie. Ale muszę powiedzieć uzasadnione, ponieważ jeżeli w sondażach Fidesz Orbana ma wśród wyborców zdecydowanych 60% poparcia, to znacznie więcej to niż PiS. Stwierdzenie tak, że partia Orbana bije rekordy popularności, opozycja rozbita jak nigdy dotąd, a zawsze była rozbita, szczerze mówiąc, to jest uzasadnione stwierdzenie. I oczywiście zero cienia refleksji dlaczego. A bo gospodarcza sytuacja jest dobra. Tak jest dobra sytuacja, tak sama z siebie się wzięła, zrobiła dobra. Chciałem przypomnieć, że ta sama gazeta, która teraz tak stwierdza, no że tam się mają dobrą sytuację gospodarczą, no to jak jest dobra, to napisała z kilkadziesiąt elaboratów o tym, jak ten Orban prowadzi swój kraj do zagłady, do ruiny. Faszyzm. Faszyzm to jest zaraz osobny. Ten faszyzm to jest taki. Faszyzm generalnie jest niewydolny gospodarczo, aczkolwiek istnieje taki mit, że niby był. Natomiast już tylko mówię o tych sprawach gospodarczych. To były tacy ci sami. Głupia sprawa, ci sami eksperci, co się tak wypowiadają na tym, jak to strasznie zagraża polskiej gospodarce w tej chwili, to co się dzieje w polskiej gospodarce. Ten sam Leszek Balcerowicz, ten sam Rzońca, ten sam Rostowski, prawda, to oni wszyscy mówią, że ten Orban po prostu do ruiny prowadzi, a ten głupi Kaczyński robi to samo, co ten Orban i doprowadzi do takiej samej ruiny. To skąd tak. Ta zmiana w takim razie? No i bardzo dobre pytanie i nie ma go co zadawać Gazecie Wyborczej. Czy właściwie można zadać, bo i tak się nad tym nie zastanowią. Jakby się tak chwilę zastanowili, to by... To jest pytanie, dokąd to wszystko jedzie, naprawdę. Ja jestem bliski temu, żeby ogłosić, mówię o tak zwanej opozycji, bo to naprawdę nie jest dobrze dla państwa nie mieć opozycji. Już Rzeczpospolita na pierwszej stronie dzisiaj ocenia liderów opozycji. A wczoraj Gazeta Wyborcza oceniała. Nie chce się mówić po prostu. Oceniała liderów PiS i zgadnij, jaka była ocena? No, że świetni są. Jedynki, ale Antoni tak. Macierewicz dostał jedynkę z plusem. To ja przypominam, to chyba jest coś takiego, Gazeta Wyborcza rzeczywiście zastępuje taką bolesną niszę, wypełnia na polskim rynku, jaka powstała po tym, gdy zniknął Dziennik Trybuna. Ja przypomnę, że Dziennik Trybuna miał takie swoje, taką rubrykę, gdzie zawsze były tam notowania i zawsze jacyś tam politycy lewicy mieli strzałeczki do góry, a codziennie ci swoicy mieli strzałeczki do dołu. No i tak mieli strzałeczki do dołu, że Trybuny już nie ma, więc Wyborcza widocznie postanowiła podążyć tą drogą. Nie, no ale oczywiście takie tam rankingi to sobie można robić, co się chce, przyklejać strzałeczki, ale dużo dawać było takich rankingów. Jarosław jedynki. Kaczyński z linijką. Tak, ocenia. Robić sobie listy 100 najbardziej wpływowych i takie rozmaite głupoty. Tylko, że no, fakty są faktami. Tak zwana totalna opozycja powinna zostać ogłoszona strefą wolną od rozumu, naprawdę. Ponieważ to jakby wczorajszy... Histeryczne krzyki Grzegorza Schetyny o tym, że w Polsce faszyzm panuje i że przez ten faszyzm może musi rząd Szydło ustąpić, bo jak nie, i tutaj proszę powiedzieć, że był moment, kiedy zacząłem słuchać z interesem, no bo jak nie, to co? Powiem mamie, poskarżę się Michnikowi, no to ciekawe, no bo co zrobisz? Grzegorzu Schetyno, jak Beata Szydło no nie można się poskarżyć tego? I wtedy wszyscy mogą dostać jedynki na przykład. A na ta jedynki, tak, i strzałeczki w dół. No, Grzegorz Schetyno zagroził, bo jak nie, to on tym faszyzm, jak ci faszyści nie ustąpią, to on weźmie i zgłosi wotum nieufności w Sejmie. Nie, a PiS jest, zapowiedział, że i tak odrzuci. To jest bardzo poważne, oczywiście, przynajmniej zgodny z procedurami parlamentarnymi. No więc wydarzenie, muszę powiedzieć, że wydarzenie to będzie na miarę mniej więcej tego, jak Lech Wałęsa zaapelował na Facebooku, żeby... Już nie pamiętam. Że Facebook Lecha Wałęsy to jest... No, tak, to warto tam zaglądać, choćby po to, żeby kolekcjonować coraz to nowe, ostateczne wyjaśnienia sprawy Bolka. Tak. Bo tu muszę powiedzieć, umysł Lecha Wałęsy pracuje w tempie tak jak nie wiem, jak umysł alkoholika postawiony przed problemem, jakby tu znaleźć jeszcze jakieś parę procentów, żeby się dopić, prawda? Kto zna, kto miał przyjemność
albo jakoś współpracować z alkoholikami i wie, w jaką fazę oni wpadają, kiedy się muszą napić, to dokładnie w tej fazie nieustającego pobudzenia jest Lech Wałęsa, jeśli chodzi o Bolka. Trochę też, jeśli chodzi o PiS, bo no, niestety obawiam się, że ten apel, który wystosował, no, będzie można słowami w pieśni powiedzieć, że się świat dowiedział i nic nie powiedział, ponieważ już nawet świat, który kiedyś Lecha Wałęsę traktował poważnie, to... A o co tym razem zaapelował, bo nie czytałam jeszcze tego wpisu? Żeby obalić. Obalić rząd. Rząd, tak, żeby nie było nieporozumień, co obalać. Rząd obalić i żeby ich nie wpuszczali nigdzie. I żeby wszystkie kraje świata obaliły ten rząd, bo Polacy go obalić nie chcą. Czyli rozumiem, że taki był z tego wniosek. I na pewno drogą do obalenia rządu ma być stworzenie kultu nowego. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wmurowała płytę chodnikową w miejscu, gdzie się spalił chory na depresję Piotr Szczęsny. I co zresztą ciekawe, muszę powiedzieć, bo ta taka generalnie parodia PiS-u, którą oni urządzają, bo właściwie Piotr Szczęsny, podjudzony przez media totalnej opozycji do tego straszliwego czynu, który popełnił samobójczego, staje się taką parodią Smoleńska. Czyli tych wszystkich, oni tak, z jednej strony, to jest takie kocham i nienawidzę takie klasy, że z jednej strony pluli na te pochody smoleńskie, furii dostawali, to posyłali tam jakieś bydło szczające na znicze, prawda, jakiś tituszków swoich do rozpędzania. Co miesiąc widzimy zresztą. Tak, ale z drugiej strony oni przypisują, ponieważ generalnie jakby całą słabością tej formacji jest to, że oni nie są w stanie wyjść ze swojego urojenia wyższościowego, że są generalnie wszyscy lepsi niż nie oni. W związku z tym nie są w stanie dokonać żadnej analizy, dlaczego tak się stało, że mając tak wybitne, światłe, wspaniałe elity, naród im kazał, mówiąc językiem pani Jandy Spier... Dobra, nie będę językiem 7:57, pani Jandy się posługiwał, dobrze. Tak, bo Krajowa Rada Radiofonii tak, może... Czuwa. Kazał im iść sobie po prostu i głęboko lekceważy te wszystkie ich krzyki, apele facebookowe, wrzaski, przyzywanie przeciwko faszyzmowi jakichś tam Timmermansów rozmaitych na białym Junkerze, czy może odwrotnie. Rozczochranego Belga. Innych gujów, prawda, żeby się... Max, bo on Kolon. Chyba tak ma na imię, się dobrze pamiętam. Tak. W każdym razie... No muszą to sobie jakoś zracjonalizować. Nie mogą tego wyjaśnić przy uwzględnieniem faktów, ponieważ te fakty wypierają. W związku z czym jedyne wyjaśnienie, jakie im przychodzi do głowy, to że widocznie ten ciemny motłoch jest taki ciemny, że z nim tak trzeba. No i nienawidząc tego PiS-u i jego tych smoleńskich rytuałów, starają się je teraz naśladować. Zwracam uwagę, że tak już pan Kasprzak zapowiedział, że będą robić miesięcznicę, ale uwaga, 10. W miesięcznicę spalenia się Piotra Szczęsnego, który się spalił co prawda 19, a umarł 29, 10 dni później, ale oni będą robić to 10 w czasie miesięcznic smoleńskich PiS-u, żeby... Logika jest jasna, wiadomo o co chodzi. No, żeby była tak zwana zadyma, tak? Tak, tak. Mówiąc językiem Gazety Wyborczej, 96:1, prawda? Mają tego swojego jednego męczennika, antysmoleńskiego, i teraz będą nim wymachiwać, wycierać jego tego. Druga rzecz taka ciekawa, to zwróć uwagę, że co na tej tablicy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała? Napisała zwykły szary człowiek i data. To jest ta próba stworzenia narracji teraz, że nie dość, że męczennik zabity przez PiS, to jeszcze zwykły szary człowiek. Ale cały dyskurs ich nie jest oparty na tym, że my jesteśmy szarzy ludzie. Ich cały dyskurs jest właśnie oparty na tym, że my jesteśmy, ma mać elita. Lepsze jesteśmy od tej hołoty, co bierze 500. Od moherowych beretów, tak. Hołota kupiona za 500, to jest takie najczęściej powtarzane w tym dyskursie określenie. Też widać jakby jakiś taki kompleks, że oni by chcieli właśnie mieć tego zwykłego, szarego człowieka. Z drugiej strony, jak się próbuje rozmawiać z kodomitami, tak jak ja w Krakowie z tą jakąś taką nieszczęsną pikietą usiłowałem wydusić... Z ulotkami, tak? Tutaj po naszej rozmowie, kiedy się, prawda, okazaliśmy, że jesteśmy głównymi oprawcami Piotra Szczęsnego, post factum, no ale jakby... przez udział po fakcie, jak to prawo formułuje, to ich główny argument był taki, że to był wybitny człowiek, że miał jakieś bardzo wysokie IQ,
No może tak było też, że nie tak, zapewne możliwe, wierzę, tak. Bo akurat jest tak, że depresja to jest właśnie choroba, która kosi głównie jednostki takie, umówmy się, no tacy ludzie tam, robotnik rolny z PGR-u to rzadko choruje na depresję, a jeżeli już nawet ma zły humor, to się napije. Natomiast właśnie jednostki wrażliwe, wybitne, inteligentne, to najczęściej ta choroba kosi, to by się nawet zgadało. Tylko, że albo on był w elitarnym klubie Mensa, bo miał razem z Dodą, zdaje się zresztą, bo to bardzo wysokie IQ, to grupują właśnie takie ludzie z tym klubu Mensa, albo to był zwykły szary człowiek. Jednocześnie się opowiada, jak on był, no miał być święty, no świecki święty, więc że taki dobry, prawda, wszyscy go fajni, no to dobrze, no to jak taki wybitny, dobry, no to nie szary, ale oni, że nie o to chodzi, że on był szary, tylko że oni potrzebują szarego człowieka. No i to się tak troszeczkę, to wszystko, dlatego mówię, że to jest tak naprawdę taka parodia smoleńska. Takie wszystko jest pokręcone, prawda? Tu z jednej strony pani Agnieszka Holland wystawia mu, bo jeszcze to było nieuzgodnione. W Newsweeku była rozmowa z panią Holland, która pijała peany, że to właśnie taki kwintesencja polskiego inteligenta. Że ten czyn, który spełnił, to tam Herbert, prawda, kwestia smaku, gdzieś tam Żeromski, misja, szklane domy, tratatata, prawda, wszystkie te, a teraz się okazuje, ale z drugiej strony to on był jednak taki zwykły i szary, prawda, no to nie ma gorszego sposobu, skuteczniejszego sposobu wczesna godzina, zarąbania własnej narracji, niż jej od razu rozproszenie i wpuszczenie wewnętrznej sprzeczności. To teraz, a tutaj widzę. To teraz może Pałac Kultury, bo też taki temat podnoszony w mediach. Burzyć, nie burzyć, jakie jest twoje zdanie? Kiedyś Igor Stachowicz, PR-owiec Donalda Tuska, jak szkolił swoich tych platformersów, to im mówił, że wyobraźcie sobie Jarosława Kaczyńskiego i Lecha jako małpy w klatce i chodzi o to, żeby jak te małpy skaczą, to ludzi straszą, więc jak przestają skakać, to trzeba kopnąć w klatkę, tak? Powiedzieć coś obrzydliwego o mamie, jakoś tam w inny sposób ich podskoczyć, o jednym bracie to drugi podskoczy, żeby tylko oni... Mam wrażenie, że PiS się nauczył dobrze tej... A może po prostu ma z tak bezmózgą opozycją do czynienia, że nie da się to inaczej. Ale oczywiście, że pomysł zburzmy Pałac Kultury na stulecie odzyskania niepodległości jest takim fajnym marzeniem. Być może ja w tym nawet... Bo albo jest to takie klasyczne kopnięcie w klatkę, albo ono po prostu wyszło przypadkiem. Moim zdaniem wyszło przypadkiem. No coś tam Mateusz Morawiecki bodajże tak, się tak, powiedział, że zwierzył, życzyłby że sobie tego, ale ja nie jest to priorytet. Też bym sobie życzył. Ten paw stalinowski, ten oberszalet, ta statua niewolności, ten szajs marmurowy stoi w moim oknie dokładnie. Ja mam taki widok z okna, że mam tutaj ten stalinowski... to, a obok ten kapeć taki, prawda, żagiel, to się oficjalnie nazywa, Libeskinda. To w ogóle wygląda koszmarnie i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli by ktoś chciał, żeby Warszawa rzeczywiście zaczęła wyglądać jak porządne miasto, to ona nie może mieć takiego centrum. Że jest ten, jak to moja żona nazywa, ten sen pijanego cukiernika, prawda, i plac dookoła defilad. Który, nawiasem mówiąc, ma teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz pewnie nazwie placem Piotra Szczęsnego, bo jest taki kolejna akcja taka, widzicie, żeby z tym PiS-em, żeby te miliony wyszły na ulicę, jak się ten plac nazwie, albo nazwie go plac zwykłego szarego człowieka. Wiecie, o którego szarego człowieka chodzi, prawda? W każdym razie, tak naprawdę, oczywiście, że to jest coś do zburzenia. No to jest, jak ktoś mi mówi, że to jest... Ale z drugiej strony tak, koszta jakieś instytucje, które tam się znajdują, właśnie. A właśnie, ale tak. No, ale znaczy, koszta instytucji, no przecież nie chodzi o to, żeby zburzyć to do gołej ziemi i zostawić plac, prawda? Bo oczywiście, że takiego sensu nie ma. Czyli trzeba by jednak przygotować najpierw jakieś założenia architektoniczne. Wypadałoby zrobić jakiś konkurs, a nie dawać znajomemu architektowi, żeby wymyślić zagospodarowanie. Naprawdę może być tam piękne, wspaniałe rzeczy. Być może ja bym wcale nie był przeciwko temu, to świetny pomysł, żeby tam gdzieś centralnym punktem tego był taki łuk triumfalny, upamiętniający Bitwę Warszawską, którą się Jan Pieczek od lat dobijał, to upamiętnienie. I trzeba to wspierać, bo jest to świetny pomysł i ważny. Oczywiście, już pomijając te kwestie takie symboliczne, no,
wiadomo, że ten, po co to paskudztwo Stalin postawił? No, żeby nas gwałcić przez oczy po prostu, żeby nam pokazywać z każdego punktu Warszawy, że tu kacapia jest i tutaj on rządzi i tutaj ten Stalin stoi. No, wiadomo, tak samo car postawił sobór na Pałacu Saskim, dlatego w 1918, kiedy odzyskano niepodległości, już nie było ważniejszych rzeczy na głowie, bo ojczyzna była obroniona, granice wyznaczone, to nasi przodkowie ten sobór wysadzili. Wysadzili, właśnie. Wysadzili. Te kopuły ruskie, prawda, bo to miały te stały, te cerkiewne kopuły nad Warszawą, żeby nam pokazywać, że tu kacapia jest. No więc pomijając to takie symboliczne kwestie, to jest po prostu budynek krańcowo niefunkcjonalny. Czyli ty jesteś za, widzę, że jesteś za. Oczywiście, że jestem generalnie za, bo to jest, bo nie wyobrażam sobie, że to paskudztwo ma tam stać długo. No. Po prostu to jest dziura w mieście. Jest obrzydliwy budynek, którego funkcjonalność przypomina piramidę Cheopsa. Ale masz wrażenie, tego roletę w mieszkaniu, jak ci tak przeszkadza roletę firankę? Tak, to jakoś przywykłem do tego szajsu i powiedzmy sobie, że też nie uważam, że to jest jakieś strasznie ważne, ale jeżeli Warszawa ma dobrze wyglądać, to ten plac musi być zupełnie inaczej zagospodarowany. Oczywiście można też przyjąć to, że wziąć to jakoś, zabudować, obudować, postrącać to obrzydliwe, te nie wiem jak była, to się Była taka propozycja, żeby na przykład krzyż, jakiś znak polskości na górze. Może, ale szczerze mówiąc najlepiej byłoby to po prostu wywalić. Nie takie budynki się rozbiera, prawda, nie takie rzeczy się zmienia. Na Manhattanie wielkie, rozmaite, sławne, symboliczne budynki zniknęły, postawiono nowe, a to, że tam są cztery kina, jest dużo rzeczywiście Pałac Młodzieży, dużo funkcjonalnych rzeczy, no to można zbudować miejsce, gdzie się zmieści i 8 kin, prawda? Tylko to wszystko wymaga pieniędzy, tak. To wszystko wymaga myślunku i oczywiście wiadomo, że się tego wszystkiego w rok nie zrobi. Trzeba było zacząć to robić dawno, dawno temu, jeżeli by to miało być na rok przyszły. Myślę, że kiedyś się to stanie, no bo kiedyś w końcu zagrają mechanizmy rynkowe i ktoś po prostu stwierdzi, że ta kupa marmuru się po prostu kompletnie nie opłaca. To jest stalinowskie nie tylko w kształcie, to jest stalinowskie również w pomyślunku. Ale na razie to jest tylko kopanie w klatkę, bo jak kopnie to klatkę, o zobacz, tu Pałac Kultury, bronimy Pałac Kultury. Ale jeszcze jeden wątek, tak myślę, jak omawiamy ten temat, to musimy się chyba na chwilę przenieść za granicę i rezolucja w sprawie Polski. Znaczy, jak ty to? Rezolucja to tam pies ją... Pies ją drapał. Dziękuję ci bardzo. Bo widzę, tak. Że już... Więc pies ją drapał do rewolucji. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że erupcja tej takiej nienawiści do Polski i takiego propagandy po prostu, która nastąpiła, chyba od czasów pogromu kieleckiego nie było czegoś takiego. Wtedy wiadomo było, o co chodziło. No, Polskę trzeba było oddać Stalinowi i tutaj jakoś społeczeństwa zachodnie przekonać, że... A teraz przecież Platformie trzeba oddać. Odsunąć PiS od władzy, jak to Przepraszam, mówię. Ale no tak, odsunę się w tej chwili, jakby ktoś odsunął PiS od władzy, to by się dziura zrobiła władzy, ponieważ Grzegorz Schetyna z Ryszardem Petru, sorry, myślę, że rozsądny Polak by im nie dał warzywniaka do zarządzania, bo wszystkie ziemniaki by zgniły na dzień dobry po prostu. Może buraki jako tako by się miały w tym warzywniaku, ale po prostu, ale nie. No po prostu mniej więcej wiadomo, o co chodzi, tak? Trójmorze, ruskie interesy, które tutaj są w tym, żeby Polskę wydłubywać z Zachodu, rozmaite ich działania, niemieckie dążenie do dominacji w regionie, które Polska tutaj, zwłaszcza, że Węgry już wcześniej skakały, Polska im bardzo grę psuje. Francuski pomysł odebrania pieniędzy Europie Środkowej, żeby pchnąć je na ratowanie Francji, ale trochę też i południa, bo tam się to wszystko sypie. To są takie sprężyny, które działają i powodują ciśnienie na to, żeby Polskę poniżać, żeby Polskę niszczyć. I w tej sytuacji, no, jeżeli mamy tak absurdalną sytuację, że do wielkiej patriotycznej manifestacji, która się od lat odbywa, nawiasem mówiąc, i odbywała się za czasów rządy Platformy wielokrotnie i dochodziło wtedy do dużo gorszych ekscesów, mówiąc między nami, prowokowanych przez policję, ale były i jakieś tam podpalenia, budki. I podpalenia, i bijatyki, prawda, i Grzegorz Schetyna nie czuł się odpowiedzialny za
faszyzm jako minister spraw wewnętrznych i się nie wzywał samego siebie do dymisji, ani Donalda Tuska nie wzywał. Ale teraz... z drugiej strony było też wesoło, mieliśmy orła z czekolady, różne rzeczy się działy. Tak, właśnie. No, ale wracając do Marszu Niepodległości, jeżeli w ten marsz, akurat podobnie jak w zeszłym roku, wyjątkowo spokojnie, naprawdę, ani jednej stłuczonej szyby, niczego. Podobne jakieś tam pisał Krzysztof Bosak, że dali po mordzie jakiemuś prowokatorowi, który hajlował, prawda, do kamer i go wyrzucili z marszu i to był chyba jedyny incydent. A, no i pani usłyszała, że mówi policjant do policjana Coulson i była przekonana, że to oni i grzał tak, to TVN i wszystkich. Tak. Nie ma żadnych nich. Wlazło paru, nie wiem, wariatów, prowokatorów. Rozwinęło w trakcie marszu baner tam coś z białą siłą. No to jest głupie oczywiście, ale umówmy się, że od białej siły do nazizmu to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Nie było żadnego hasła antysemickiego, które jest przypisane. I mamy takiego fake newsa, prawda, że teraz w zachodnich telewizjach chodzi rybak Piotr, taki wrocławski hadacz, prawda, który tam spalił kukłę Żyda. Tak, tak, tak. Też zresztą na niezły cyrk, bo on się podłączył, pamiętam, do marszu ONR-u, że miał tam spalić kukłę bankiera i dopiero jak ten, bo to był marsz przeciwko instytucjom finansowym, który właściwie mógłby równie dobrze być marszem krytyki politycznej pod tymi hasłami, ale akurat robił to ONR, a on się podłączył, potem jak spalił to się okazało, że to był Żyd, ten bankier. Nie miał pejsy i nie był bankierem, tylko Żydem. I jak się zrobił jazgot na cały świat. Facet zresztą dostał wyrok więzienia bezwzględnego już w tej chwili w apelacji. Jakoś mnie to nie bulwersuje, szczerze mówiąc. Ale myśmy ostatecznie usłyszeli, że marsz nazistów. Ale nagle na całym świecie jest powtarzany fake news, że marsz nazistów. Jedno jest... Oczywiście, no, można teraz tak jęczeć i narzekać, że znowu nas wszyscy chcą zniszczyć i są przeciwko nam, bo są przeciwko nam. Jeszcze mamy tych łachudrów naszych z Platformy, którzy tam jeżdżą, prawda, i na kolanach błagają, zróbcie jakieś sankcje, prawda, co też właśnie jest częścią tego proroctwa, że za rok, dwa PiS będzie miał 60% jak Orban, jeżeli taka ma być linia opozycji. Ale jedna rzecz sobie powiedzmy, też polski rząd dał ciała totalnie w tej sprawie, ponieważ my w ogóle nie mamy żadnej komunikacji zagranicznej. Nie potrafimy walczyć z tymi fake newsami. Stworzyliśmy jakąś instytucję, fundację narodową, która miała walczyć, że gdzieś tam zapowiada jakieś pozwy. Pozwy to pozwami, to można, ale w takiej sytuacji trzeba natychmiast to prostować, docierać do wszystkich tych mediów, które te fake newsy kolportują. Problem polega na tym, że tego nikt nie robi w Polsce. My się Polacy oburzamy na Polskę. Do siebie, na własny rynek się oburzamy, a tam nie potrafimy zrobić takiego elementarnego PR-u. Podczas gdy łachudry, mam nadzieję, że przynajmniej tego słowa można o tej godzinie używać, z totalnej opozycji, są świetnie zorganizowane. Jeżeli popatrzymy na źródła tych fake newsów, prawda, ten marszu nazistów, to wszystko wyszło z Warszawy. Nawet wskazuje się w różnych publikacjach konkretne osoby, na które się powołują amerykańskie gazety. Tutaj zwłaszcza jest taki... cholerna godzina, no. Taki Pankowski, prawda, zawodowy antyfaszysta, który się od lat zajmuje i żyje z tego, zresztą bardzo chyba sobie zrobił intratny biznes z chodzenia i opowiadania po całym świecie, jaki to w Polsce faszyzm tak panuje. I to od niego wyszły materiały, które były, nawiasem mówiąc, jak wykazuje dziennikarskie śledztwo, częściowo opublikowane już w piątek przed marszem, czyli już wiedzieli, co się wydarzy. Nazistowskim marszu w Polsce był przygotowany w formie szkieletowy. Ten szkielet tylko wymagał wypełnienia mięsem, czyli konkretnymi zdjęciami, które wzięto sprzed 2 lat z Poznania. Ten baner "Módlmy się za islamski holokaust", co zresztą nie rozumiem tutaj interwencji ambasadora Izraela, bo to chyba nie jest sprzeczne z polityką Izraela, ani antysemickie, a w każdym razie nie antyżydowskie. To był właśnie ten rybak, to wszystko zostało połączone, sklejone i taki fake news krąży po świecie. Niestety nasz rząd nie umiał na to zareagować. Rafał, to jeszcze króciutko na koniec ostatnie pytanie, bo co tydzień poruszamy ten temat, więc w tym tygodniu też nie może tego zabraknąć. Czy Jarosław Kaczyński będzie premierem? Nie, ale myślę, że za tydzień będziemy jeszcze i za 2 tygodnie i za jakiś czas będziemy premierem. Myślę, że jeżeli Gazeta Wyborcza się tak napala na to, żeby akcja Kaczyński na pierwszej stronie obok tej wróżby, którą sobie wróżą, jeżeli oni się tak napalają, że aż tam przebierają i nogami, oni, tak? I Schetyna, i wszyscy nogami, żeby tylko został Kaczyński premierem, bo oni by tak chcieli. Ach, to by było. Tak. Ale nie, no oczywiście, że takie szaleństwo i taki prezent dla opozycji to byłoby za dużo, niech oni sobie o tym marzą. Natomiast
Wydaje mi się, że celowo Prawo i Sprawiedliwość przeciąga te spekulacje o rekonstrukcji. Miało być połowa listopada, teraz początek grudnia, a my już miesiąc o tym rozmawiamy. Po pierwsze, jest o czym gadać, goni się króliczka, wszyscy są zajęci gonieniem króliczka. Ci, którzy nie są zajęci dyskusjami, czy Pałac Kultury ma być zburzony, albo może plac ma być nazwany placem Piotra Szczęsnego, a poza tym ministrowie zagrożeni wizją zrekonstruowania bardziej się działają, starają. Działają, jest napięcie, coś co się dzieje. Co prawda, moim zdaniem to niedobrze, bo oni się starają na krótką metę, zamiast myśleć perspektywicznie, że teraz starają popisać, zanim ich zrekonstruują. No ale, ale jest ruch w interesie. Ale stawiamy kropkę, musimy kończyć. Pańskie oko konia tu, czy patrzy na to komendant, że mu tam biegają, stoją i jest zadowolony. Tak, stoi tak z inniką, ja tak jak w fakcie wczoraj oceniam. Dobrze, bardzo ci dziękuję, Rafale. Ja dziękuję serdecznie, dziękujemy państwu.